To, co było nowatorskie, to oczywiście wykorzystanie parlamentu. To nie była decyzja króla o Unii, tylko była to decyzja dwóch sejmujących parlamentów, dwóch sejmujących stanów. Tak jak mówiłem, doprowadzenie do tego rozwiązania było doprowadzeniem negocjacyjnym i negocjowano i zmieniano prawo. To jest bardzo ważne. W Rzeczypospolitej prawo było niezwykle istotne. Bez dokonania pewnych przesunięć prawnych to by było niemożliwe i oni to doskonale rozumieli. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, my nie możemy wskazać poza niechęcią rodu Radziwiłłów, poza pewnymi fragmentami, kiedy Litwini postąpili trochę inaczej w XVII wieku niż Polacy. Nie możemy wskazać wyraźnie takich momentów, kiedy między dwoma tymi obszarami, Polską, społeczeństwem Polski, polskim i społeczeństwem litewskim, doszłoby do jakiejś krwawej rozprawy, jakiejś, że tak powiem, użycia nacisku niepolitycznego, a militarnego. Więc to dość wyjątkowa sytuacja. Oczywiście można mówić, że w okresie potopu szwedzkiego to inaczej się zadziało, niż byśmy oczekiwali, no ale jesteśmy już 100 lat, czyli 3 pokolenia po tej Unii, a poza tym później dalej to się jakoś ułożyło. Można tam szukać różnych jakichś konfliktów czy jakichś konfederacji wojskowych, które w XVII wieku były, ale nie było to na tej zasadzie, że Litwini chcieli się wyraźnie oderwać i myśmy ich musieli zmuszać do tego, żeby w tej Unii pozostali przy pomocy siły militarnej, a tak czasami działo się w innych obszarach. Więc to było na pewno zdumiewające dla ówczesnej Europy, że to nie odbyło się siłą, to odbyło się na drodze negocjacji. Zresztą w tym obszarze czasowym my mamy kilka takich rozwiązań, które Europę mogły zadziwić, później zresztą też.